Indywiduum Paschalne. Dzisiaj Wielki Czwartek, inny niż wszystkie, troszkę podobny do tego sprzed roku, ale miejmy nadzieję, że za rok będzie już zupełnie inaczej. Wszyscy wrócimy tłumnie do kościołów. Paweł Lisicki, dziennikarz, publicysta, jest naszym gościem. Witamy serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na co dzień redaktor naczelny Do Rzeczy, ale również autor książek, które opowiadają o wierze, wierze chrześcijańskiej, wierze katolickiej. Nowy egzemplarz książki Kto fałszuje Jezusa? Jak się temu przeciwstawić? Jak rozpoznać fałszywych proroków? Takie pytania pan sobie w tej książce zadaje. A zanim zaczniemy rozmowę o istocie rzeczy, o Kościele katolickim, o jego kondycji w tych dniach, w tych miesiącach, a może w tych latach, słów kilka na temat polityki, bo dzieje się dużo. Mieliśmy sytuację, kiedy opozycyjne, czy kiedy kluby Zjednoczonej Prawicy, posłowie zagłosowali razem z opozycją. Czy mamy kryzys w koalicji? O to pytali się uczestnicy wczorajszego czatu z Jarosławem Kaczyńskim na portalu Albikla i posłuchajmy odpowiedzi. Ja w żadnym wypadku nie mogę powiedzieć, że to, że w tej chwili rzeczywiście są różnice zdań w koalicji, to nie ma żadnego znaczenia. Ale też chciałbym powiedzieć państwu, że no, od tego jest kierownictwo koalicji, żeby pewne sprawy łagodzić, ale poza tym także, żeby szukać jakichś innych rozwiązań. My to wszystko robimy. Jesteśmy nastawieni, mamy podstawy do takiego nastawienia, żeby ta kadencja trwała do jesieni 2023 roku, czyli do konstytucyjnego terminu wyborów. I wierzymy, że nam się to uda. Niezależnie od tego, że pewnego rodzaju postawy, wybuchy emocjonalne czy ambicjonalne no czasem nam w tym poważnie przeszkadzają. Ale nie ma polityki bez trudności. Jeżeli ktoś dłużej zajmuje się polityką, to wie, że tak jest. Zresztą prawie w każdej dziedzinie życia, czy właściwie w każdej trudności, kryzysy się pojawiają. To, co widzimy w polskiej polityce, to emocje i ambicje. Paweł Lisicki. No, emocje i ambicje są po prostu częścią polityki. Ona jest na tym zbudowana. Nie można sobie wyobrazić tak naprawdę uprawiania polityki bez ludzi, którzy ją uprawiają, a ci ludzie, co jest rzeczą naturalną, kierują się również w dużym stopniu ambicjami. No, pytanie oczywiście, czy liderowi, w tym przypadku Jarosławowi Kaczyńskiemu, na ile się te ambicje udaje kontrolować i na ile udaje się zapanować nad obozem składającym się z różnych podmiotów. Do tej pory się to udawało. Pierwsza kadencja pod tym względem, można powiedzieć, właściwie w ogóle trudno tam mówić o jakichś istotnych iskrzeniach czy problemach. Może to wynikało z tego, że obaj partnerzy mniejsi, jeśli tak można powiedzieć, i Solidarna Polska, i Porozumienie Jarosława Gowina, nazwa została zmieniona w czasie kadencji, ale będę używał tej. Może wynikało to po prostu z tego, że mieli, jakby to powiedzieć, czuli się, uważali, że mają znacznie słabszą pozycję, nie czuli swojej siły. Po drugich wyborach, czyli po tych, które miały miejsce w 2019 roku, nagle się okazało, prawda, że wprowadzili do Sejmu znacznie więcej posłów niż zakładano. Każde z tych ugrupowań około 18. No i być może to sprawiło, że ich liderzy poczuli taką większą własną pozycję, siłę, tożsamość i zaczęli grać trochę o siebie. To zresztą też nie musi powodować dla całej Zjednoczonej Prawicy jakiegoś wielkiego kryzysu, pod warunkiem, że ta gra na siebie będzie się odbywała w pewnych granicach czy w pewnych formach. Wiadomo, że żeby wygrywać wybory w państwie demokratycznym, trzeba mieć szeroki elektorat składający się z bardzo różnych grup czy segmentów. No, jedni mają bardziej liberalne nastawienie, bardziej konserwatywne. Dla innych czymś ważniejszym jest, nie wiem, redystrybucja, dla innych ochrona przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Duże partie, te partie, które rządzą na Zachodzie, też no, tak jest w Polsce, muszą składać się z różnych skrzydeł, mieć różne frakcje, formacje. Ułożenie tego wspólne zapewnia zwycięstwo. Tarcia są rzeczą naturalną. Pytanie jest oczywiście, jak mówię, o to, żeby te tarcia nie przerodziły się we wzajemną walkę i wojnę, tylko żeby pozostały w obrębie tego samego obozu. Na razie tak jest, chociaż wiele znaków wskazuje, że jest tym coraz trudniej. Tyle na temat polityki, panie redaktorze, a my przejdźmy do książki, bo
stara się pan opisać stan umysłu przeciętnego zjadacza, pochłaniacza informacji, który nie jest wierzącym chrześcijaninem i patrzy pan, jakie sygnały do niego dochodzą. Często są ludzie obojętni, często ludzie, którzy jakąś tam religijność tradycyjną wynieśli z domu, no ale nie rozumieją, po co to wszystko. Nie są w stanie na przykład powiedzieć, czym się różni msza katolicka od nabożeństwa protestanckiego. Jedno i drugie to Kościół Zachodni. No to zacznijmy to dzielić na poszczególne fragmenty. Najpierw jednak, jaki jest ten światopogląd. Dlaczego ci ludzie myślą, że ksiądz to pedofil, że kościół to średniowiecze i tak dalej? No to oczywiście za każdym razem mamy do czynienia z nieco innym, jeśli można powiedzieć, stereotypem, bo to do tego to się sprowadza. Rzeczywiście do tej pory Polska różniła się tym od innych państw europejskich, Europy Zachodniej, że w pewien sposób Polacy mieli ten kod za pomocą, czy za pośrednictwem kodu kulturowego, który wynieśli z domu, zwykle z przekazu rodzinnego, no właśnie takich pytań, jak pan redaktor, niespecjalnie zadawali, bo wiedzieli, jak na nie odpowiedzieć. Mieli przynajmniej taką podstawową, można powiedzieć, wiedzę religijną. Rozumieli wartość i znaczenie istnienia Kościoła, rozumieli wagę znaczenia Kościoła również dla ich własnego życia. Nawet nie mówię o życiu czysto religijnym, mówię o życiu cywilizacyjnym, kulturowym, o tym wszystkim, co składa się na to pojęcie, jakim jest ojczyzna, Polska, rodzina, tradycja narodowa. Rodzina, tak, no, wszystkie te rzeczy, w których człowiek jest zakorzeniony. No, wiedza na ten temat, nawet jeśli nie była wiedzą ścisłą i dokładną, była wiedzą, prawda, którą, jak mówię, się miało. Tak? Była tą zasadą zasad. No i oczywiście w związku z tym, że Polska jest wydana, jeśli można tak powiedzieć, albo uczestniczy w tych wszystkich przemianach kulturowych, które dokonują się za naszymi granicami, nowe pokolenie, czy młode pokolenie ludzi, które zaczęło już wyrastać, z jednej strony mając dostęp do tych tradycji rodzinnych, ale z drugiej strony właśnie czerpiąc wiedzę z internetu, szukając jej u różnych znanych, rzekomych gwiazd, guru, światowego intelektu, no coraz częściej zaczęła podlegać tym samym procesom, jak ich rówieśnicy na Zachodzie. I w związku z tym to, co oczywiste, przestało być oczywiste. I na przykład wiedza religijna, wiedza dotycząca powstania Kościoła, tego, że Jezus Chrystus był jego założycielem, że istnieją sakramenty ustanowione przez niego i przechowywane w Kościele i tak dalej, ta wiedza zaczęła gdzieś znikać, rozpływać się, tak? Ta książka o tym trochę takim znakiem, papierkiem lakmusowym, jeśli można powiedzieć, pokazującym przemianę, która nastąpiła, jest popularność różnego rodzaju właśnie zachodnich autorów, takich jak Richard Dawkins czy Christopher Hitchens, piszących z taką bardzo radykalną niechęcią w stosunku do chrześcijaństwa, wręcz domagających się, to jest niemal postulat, który z tych książek wynika, likwidacji Kościoła, likwidacji chrześcijaństwa. To nie jest w żadnym wypadku łagodny ateizm albo agnostycyzm mówiący o tym, że my czegoś nie wiemy, albo nie jesteśmy w stanie poznać, albo brakuje nam pewnej możliwości poznania. Nie, to jest bardzo zdeterminowany, jasno określony, wręcz z takim misjonarskim, można powiedzieć, neofickim wręcz zaangażowaniem przekaz mówiący o tym, że Kościół, chrześcijaństwo z samej swojej natury jest złe. Fałszywe. Nie jest ateizm, to nie jest agnostycyzm, tylko to jest bezbożność taka wojująca. Bezbożnictwo. To rzeczywiście tak można by to było określić. I oczywiście te prądy, wystarczy sobie sięgnąć się do dużych portali, forów społecznościowych, również do niektórych gazet. Ten sposób myślenia dociera również do coraz większej części polskiej inteligencji, ludzi, którzy kiedyś będą inteligencją, przynajmniej formalnie. Ja nie mówię oczywiście o rzeczywistości. Stykają się z tym tak, w szkołach. Ludzie, którzy wiedzą, jak pomalować drwala, nawiązując do słynnego dowcipu. Państwo, którzy chcielibyście wiedzieć więcej o świecie, zapraszamy. Między innymi książka Kto fałszuje Jezusa Pawła Lisickiego. Bo to warto poznać, co mają w głowach ludzie, którzy marzą jakieś slogany po kościołach albo atakują księży. Jak im odpowiadać? Czas nam się kończy. Bardzo pięknie dziękujemy. Paweł Lisicki był naszym gościem. A ponieważ Wielki Czwartek, to panie redaktorze, dla pana całej redakcji, od nas tutaj, czyli pracowników i widzów Telewizji Republika,
życzenia wesołego Alleluja. Ja tym samym się muszę zreważować panu i całej redakcji Telewizji Republika. A przede wszystkim naszym kochanym widzom, bo to oni są tutaj w tej firmie najważniejsi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A my za momencik będziemy rozmawiać o gospodarce. Dzisiaj Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.